Od dłuższego czasu. Okej, idę sobie, zostawię. Uzu. Uzu. Czy on właśnie skontrolował mojego Doomsayera? On właśnie skontrolował mojego Doomsayera, ludziska. Ale Skyrim miał chujowe smoki. What the fuck? Czy trafiłem na Milrogala? A może trafiłem na gówno? W obu przypadkach mam chyba przejebane. Przesuń się, bo battle tak zasłaniasz. I tak ci nie dodam. Tak, Mili Roger. Indeed. Czyli Mili Roger posiada dwa na jeden pit snake'i. To dzięki. It's something. Może być! Nie ma muzyki. A, mnie zresetowałem. Okej, niepotrzebnie dobierałem karty w takim przypadku. Oj, what the fuck? What the fuck is this shit? Moi drodzy, mam dość istotne pytanie. O chuj chodzi? Niech będzie w twarz. Czemu grasz na wildzie? Można zrobić skutecznego Reneloka na standardzie. Mam ochotę pograć na wildzie po prostu. Bo jest więcej ciekawych deków. Więcej kombinacji, spotkamy nowe deki, a nie ciągle te same. Tak, żeby odskoczyć od normy standardowej. Skyrim miał ciekawą fabułę i za to go ludzie lubią, ale w innej kwestii miał pełno bugów. Ciekawą fabułę Skyrim? Nie widziałeś ciekawej fabuły nigdy w życiu, co nie? Skyrim nie miał zbytnio ciekawej fabuły. A przynajmniej, znaczy, mógł mieć, gdyby to dobrze zrobili, ale... Guess what? Nie zrobili tego dobrze. Oh yes, baby. Trzeba zmniejszyć sobie koszty. Czy będzie jeszcze iby? Będzie. Jaki unicorn priest? O cholerę chodzi. Jestem mocno skonfuzjowany tym, co wyczynia przeciwnik. No ale cóż. Abyss Raid, okej. Myślę, że zagramy Lotewa w następnej turze.
Myślę, że zdecydowanie zagramy Lowteba. Bo nie zagra absolutnie żadnego spelu. Może mi zabić Brana, oczywiście. Ale jestem tu, że zagrałem Malganisa zapewne. A. My hand is too full. Niedługo mnie przewinie. Doktor jest team, jakoś niedługo skończymy. Ej, come on! Ten lotet nic mu nie dał. Nic mu nie zrobił. Nie zabijesz? Nie zabijesz mi Brana? O mój Boże, on mi nie zabił Brana z bliska. On mi nie zabił Brana! Muszę się podleczyć. Siedem, dziesięć, GG. On mi nie zabił Brana, a Bran zabił jego! Ho, ho.